Cześć, nazywam się Olga Kozłowska i jestem projektantką w Warszawie. Stąd pochodzę i tutaj też, na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych, obroniłam mój dyplom. Oikos znaczy dom. Oikos to seria akupunktur, niewielkich interwencji w chorą tkankę, dzięki którym miasto przystosowane jest do potrzeb swoich najbardziej marginalizowanych mieszkańców, dzikich zwierząt. W ramach dyplomu przeprojektowałam istniejące już elementy miejskiej infrastruktury, takie jak krawężniki, chodniki czy włazy studzienek, tak aby przestały być śmiertelną pułapką dla nieludzkich obywateli. Za pomocą mojego projektu, który stworzyłam z myślą o jeżach, gołębiach i szczurach, chcę rozpocząć bardzo ludzką dyskusję o tym, w jaki sposób powinny wyglądać miasta prawdziwie wielogatunkowe. I czy moralnym jest tworzenie przestrzeni tylko dla jednego gatunku. Jeśli chodzi o przyszłość, to za 20 lat chciałabym być wciąż tak samo zafascynowana projektowaniem, jak jestem teraz. Marzę o tym, żeby przekazywać ten zachwyt, tę wrażliwość kolejnym pokoleniom odpowiedzialnych i wspaniałych projektantów.